Witam bardzo serdecznie. Jesteśmy Witamy. na szpacji Renmachen. I tutaj jest ten kemping. O! Syczę powinkami. A tam stoi nasza. I idziemy na spacerek. Tu jest Piotruś. Idziemy na spacerek do Kaprun. Jesteśmy w połowie drogi i znaleźliśmy przystań. O, tutaj Tomasz idzie, macha, szczęśliwy. A tam pewnie nie zobaczymy. Tam widać kolejki. Czekajcie, gdzie to widać te kolejki? O, tu widać. Kolejki, tu widać wyciągi. I tutaj. O, i tutaj też widać wyciągi. I będziemy wjeżdżać sobie najpierw tu, później przesiadamy się w wagonik, który jest tu, nie wiem czy zobaczycie, i później lecimy tam wyżej jeszcze. Ale to słuchajcie dopiero jutro, dzisiaj odpoczywamy. O, to nasza nabojka cała. Idziemy sobie, tutaj mamy z buta z 5 km do Kaprun. Idziemy sobie na spacerek, a po drodze, w połowie drogi znaleźliśmy taką oto przystań. Taką oto przystań na herbatkę. O, i dla dzieci taki park linowy po drodze do Kaprun mamy. I o, proszę bardzo, elegancko. I jakaś dziewczynka z nimi? To nie jest takie łatwe. No nie jest. A kluczyki gdzie masz? O, nie zrobili, kto pierwszy zleci. Tak, zobaczymy, kto pierwszy zleci. Trzeba dwa Dajesz. Ale gipkie są te Austriaki w takim razie. Tomasz, ale ty oszukujesz. Nie, no nie może wejść, jak kukanio jest. Ale ty miałeś przy ten, na tym słupku stać. Ten z czerwoną tą. No. To nam trzeba czekać. Rozkrok zrób. Tam. No to jak ci idzie? Zajebiście. Liny się urywają. No może pójdę bez kolejki. O, ja cię, to jest najgorsze. No. A patrzyliście wagę, tam jaka jest? O chuj. Piotrek! Jak ty teraz zejdziesz? Jak ty nogi teraz zdejmiesz? Ja nie mam otworka, Tomasz! Nie, to... Nie, to takie niby proste się wydawało. To nie jest proste, wiesz? Tego ja tam nie podchodzę. Tomasz, kurde, panie Tomasz! Prawda, że one dobrze to robią. O, ja cię! Antek, schodź, bo już te panowie... Zobaczcie, jakie piękne słońce, piękna pogoda. Ze spaceru wróciliśmy nie w komplecie, więc jadę ja do połowy drogi, po ludziów. Bo nie dali rady przejść. No, walnęliśmy 7 km, no to nie mało. Zmęczyliście się? O matko, nawet nie mów. Strasznie. Byliśmy kupić ciasta w cukierni i słuchajcie, tu jest cukiernia, o tutaj właśnie mijamy, która jest czynna tylko w piątek, sobotę i niedzielę do 16:00 i można robić na zamówienia ciasta, zamawiać. Bardzo dobre, 4 euro jedno ciasto, znaczy jeden kawałek, ale są takie, że w Polsce na to 4 euro składa się 2, czyli w sumie wychodzi jedno i to samo. Dobra, słuchajcie, muszę się zapić. Mamy się na narty. Pokaż, właśnie chcę pokazać wam, jak wygląda kemping, słoneczko pokaż, dzisiaj. O, taka bateria tutaj. Wziąłeś kanapki? O, 3 termosiki. Z rumem. I tutaj za... Co chcesz? Zajrzyj tutaj. Kanapki. Kanapki. No. Zobaczcie, jakie słoneczko. Śniegu jest bardzo mało. Na plusie jest bardzo ciepło, słuchajcie. Antoś. Kemping jest sporo, ale zobaczcie, ile tu jest takich stałych... przyczep z takimi tutaj, tutaj to akurat ci państwo to przyjechali dopiero co, ale jest pełno takich przyczep, słuchajcie, z takimi, już to nawet nie można powiedzieć, że to są przedsionki, bo to są już takie budowle, słuchajcie, na stałe. Widzicie? Co? No pokaż.
No. Zimowe sporty. Jest bardzo ciepło. No pogoda nam trochę nie dopisała. Zobaczymy jak na górze będzie. Właśnie się wybieramy. Trzeci dzień pobytu na nart. Wczoraj sobie chodziliśmy, zwiedzaliśmy, a dzisiaj będziemy... O, tutaj ludzie chyba święta Bożego Narodzenia spędzili, bo choinkę mają. Tam są domki do wynajęcia. Tu stoimy my. I się szykujemy. Wody sobie nalewamy z węża. O, bo tu mamy studzienkę i z węża sobie nalewamy. Jedziemy. Jedźcie, to miłej no. Zabawy. Nara. Nara, pa. Pa. Bawcie się dobrze, pa. Dzięki. A wy dzisiaj na basen? Ja nie, ja basenowa nie jestem. A. Oni idą na jakieś. Dobra, widzimy się gdzieś. Rusza towarzystwo. Ja jadę z... Cześć Piotrek. Drogie miałeś spodnie? Bardzo dobrze. Dobrze. Ale kupimy tanio w TK Maxi. Tanio w TK Maxi. To się wytnie. No, zobacz jak pusto na parkingu. I parking jest za darmo. I parking jest za darmo. O. Pozdrawiamy wszystkich kurwa w Zakopanem. 50 za godzinę. O i proszę bardzo. Wszyscy na narty gotowi, mimo że nie ma śniegu. Auta pozamykane. Można zaczynać? Wiecie, że wyglądacie jak debile, na tym, że jak nie ma śniegu. Mama, ciocia, pokaż jakie piękne są góry. Tak. Tu jest wyciąg. Idziemy. Piękna pogoda jest. Do wyciągu lecimy. Do gondoli. Do gondoli jednej! Jeszcze minuta! Ej, my do jednego! Gdzie to masz? Chodź! Ile osobowy? Sześcio. To nie może... Czemu? Jedziemy wszyscy, są? Drzwi się zamykają. O, kurwa! Brawo! Start! 3, 2, 1! Poszło! Jak to leci do góry? A miało w dół! Jako! Nienawidzę tych kombo! Jak się zerwie, poleci w dół! Trzymaj mnie! Nienawidzę tych kombo! Nie chcę kurwa umierać! No bo się wspinacie, na nogach. Boże! O, tata jadą! Ale że tam o Jezu, nie, ja się nie... Nie kręćcie się kurwa! Bo to się rusza, w ogóle nie wiem, bo to bez sensu jest! Ja schodzę na dół! Ale on chce tak przystanąć! Spokój. Ale one kłamie teraz. Nie, one się zerwują. Nie ruszajcie się, Piotr, nie kręć się tak, kurna. Ona się naprawdę boi? Ciemnie. Nie, bo nie, stary. Ona ciemnie. To jak komplet, ona zesrana. Co ja mam w domu? Zesrana jak w czwartek. Jak ona oczy przecież. Pokażę wam, jak tu jest ładnie. Wiecie, ale jakby sen, jakby... Ale tam zobacz, tam. Jakby się miało przywalić, to już by się zaczęło przywalić chyba, nie? Nie, bo to jest dopiero tutaj na tych łączeniach. Mam nadzieję, że to się nie urwie. Siatka. Przesiadamy się gdzie indziej. Jezu, jakie tu jest gorąco, w ogóle bez kurtek trzeba było tu przychodzić. A teraz na szybko idziemy. Na 3 kakoleki. Się przesiadamy w większą. No. Ciocia, tu się ma koło osób pojedzieć, że tu w środku. Nie strasz Jasiny. O której? 15.45. My musimy zjechać ostatnim gwiazdem, bo my z babką nie jeździmy na nartach. Ciocia, pokaż piękny środek. Zobaczcie, jaki widok. Elegancki. Tomasz, nie idź tam! Ale są pod wodą. Żeby nikt nie wypadł. Ciocia, ja
taki sztuczny tłum, będziemy po kolei wsiadać, na nas nie wysiądzie. Nawet nie ma kto tak. Dobra. Dobra. Żeby tu widzieć. Olga, boi. Zobaczcie, co tu się dzieje. Zrób tu fotę taką. Nieźle, nie? No, pięknie. Olga, chcesz herbatę? Chcesz, Olga? Z rumem ci możemy dać herbatę. Czekaj, bo mi kamery zasłoniłeś ty tam. Wysiadamy i robimy przejście na inną kolejkę. Już mam dosyć tych gwiazdy. No i wjeżdżamy teraz tam na górę? Jezu, to nie jest formalne chyba. Jezu, jakie to jest piękne, są widoki. Słuchajcie, to jest cudownie. Tu już na nartach? Ale jakie ciepło, Boże, jak pięknie. Czekaj, ładnie jest? Nie, musimy w górę znaleźć kolejkę. Zmenka, ty to zapamiętuj, bo ja nie wiem, jak my stąd zjedziemy. Ja nie wiem, jak my stąd zjedziemy. Może na butach zejdziemy. Może zostańmy tu, bo jest ładnie. Muzyka tutaj. No. Jeżdżamy teraz gondolą. Tutaj. Jaś, tam jest wysiadka, tu jest wejście. Jaś! Zjeżdżamy. Łukaniu, trzy, żeby zjeżdżać. Zaczniemy w końcu dzisiaj jeździć? Zaczniemy w końcu dzisiaj jeździć, bo na razie godzinę jedziemy tymi kolejkami w górę. Wjeżdżamy następną, słuchajcie. No przynajmniej śnieg jest. Kurna. No i wysiadamy, słuchajcie. I chyba jeszcze wysoko musimy wjechać. Wysiadamy stąd. A nie, tu są narty. O! Zobaczcie. Nie no, widoki są cudne, ale ja to jestem strasznie, ja mam, jestem boleźliwa. Idzie raz gondola, a raz krzesełko. Ale posrany. Ty, i ile my będziemy wjeżdżać, żeby w końcu zjeżdżać? Gdzie jesteś? Mapka to potrzebuje? Ładnie, nie? Pięknie tu jest. Ale to nie koniec. Jedziemy wyżej. To się chyba w życiu nie skończy. To wjeżdżanie. Nie zdążyłaś. Następna kolejka na górę. Jejku. 12. 12. Ile jedziemy godzinę i sam w górę? Prawie. Dobra, wbijamy się. Zobaczcie, pomieszanie z poplątaniem. Wlatuje gondola. W międzyczasie na narciarze na nartach, gondola na narcie, gondola na narcie. Wjeżdżamy? Chodzimy? Co? Dlaczego nie? Oj, bardeczek jeszcze. A, nie ma jeszcze całej po kompletu? Nie, ale kanapkę budżetową jesz z jajkiem? Nie, no tu się można zmęczyć, godzinę wjeżdżamy. A tak jest mój. Dobra, to czy to już jest ostatnia kolejka? Nie, jeszcze widokowa. No jeszcze widokowa, Jasiu? Taka, że tam na znacznego. Zostawiamy, jakie tu są tory do skakania. Pięknie, tu jest cudownie. Jasiu, lubisz ciocię? Tak. Dobrze. 5 zł ci dam. Ale gdzie? O Jezu, zobaczcie, tu jest cudownie. Ale na się zostawia?
Nie ma, nie, bo tu jest ekstremalnie. Nie, nasze się zostawia. No, wsiadamy, a ten punkt widok. Są tacy, co zjeżdżają? Są. Są wariaci. Dobra, słuchajcie, 1,6 stopnie Celsjusza. Wjeżdżamy na widokową, na 3000 będziemy wjeżdżać. Ale czekajcie, ja tylko naglam tylko to. O. Zaraz muszę tutaj popatrzeć, jak już wjechałam. Ale cudnie. Lecimy na widokową teraz. Narty ludzie zostawiają i lecą na górę. Popatrzeć, bo z góry nie ma zjazdu. O. O, ale fajnie, to jest jaskinia prawdziwa, nie? O, jakie miłoski na oczy! Nagrałam! Jeszcze raz! Ja się cudne, kocham was, I love you YouTube. Idziemy taką skałę. Tu wyszliśmy i idziemy dalej. Tu przyjechaliśmy. W skałę, ze skały wyszliśmy. Czym tu się wjeżdża? Teraz, nie no teraz porażka jakaś. Boże, jakie tu jest wysoko, wiecie co? Ja tu mam lęk wysokości w ogóle. No. Ty, czym się tu wjeżdża na górę? No ty! Jest taka. Bo jest wagonik. A my gdzieś jedziemy jeszcze? Nie, tu się... Beatka, tu się jest koniec moim, mi się wydaje. Ja to mi się wydaje. Jedzie po nas wagonik. Jak na Kasprowy. Beata, my mamy tak potępionowo zjechać? Jezu, diabeł wymyślił tą kolejkę. Tomasz. I to idzie na takiej cienkiej. Jezu, jak to w ogóle huczy dziwnie. A jak bujasz? To jest nienormalne w ogóle. O Jezu. Jeszcze ktoś dzwoni do mnie, nie? Idioci jacyś. Na tej wysokości nie powinno być zasięgu, co nie? Nie mogę odebrać tego telefonu, ponieważ wywrócę się. Nie możesz. Nie. Musi poczekać, aż wyjadę do góry. Wiecie, że tu już ledwo jedzie, bo to siły nie ma? O, przechylmy się do przodu. Będziemy tym zjeżdżać, mamuś. No wiem właśnie. Dobra, wjechaliśmy już na sam szczyt. Ponad 3000 metrów. Już mam nadzieję, że nigdzie więcej nie jedziemy. No już nie, tutaj zjeżdżamy. Nie, po co tą windą? Ja już mam dosyć wind. Nie, da windą. Zobaczcie, co się w ogóle dzieje. Jeszcze wyżej? A to się nie przechyli? O nie, nie, ja już tam dalej nie idę. Łukasz, tata zobaczy kamerą. Jesteśmy wysoko. Łukasz, chodź sobie zrobić ze mną zdjęcie. Ale tu, na tym podłożu. Batka, boisz się?
Nie, jestem zmęczona i zjadła. No ja też już bym zjadła. Przeżyliśmy, zjechaliśmy w góry. Stamtąd idziemy teraz na dół, coś zjeść i się napić. Straciłam 16 żyć. Może zaczniecie jeździć w końcu, nie? A co to jest tam? Nie wiem. Uciekamy stąd, słuchajcie, zjeżdżamy. A zobacz, może gdzieś tu zjeżdżają i ich wyłapiesz. Gdzie ty złapiesz? Myślisz? Bo mają mało charakterystyczne ubranka. Tak, one są, no. Ja jakbym zjeżdżała, to już nie zobaczyła, bo mam żółte. No. Zobaczcie, jak cudnie. Ojej. No i co, i tu już zjeżdżamy, i tu już mamy my przystanek, tak? Tak. No. Tak to zrozumiałam. Ja też tak zrozumiałam. Znaczy my jedziemy tam do miejsca, gdzie jest knajpa. Tak. I tam czekamy na wszystkich.